Ojcze, my przynosimy Ci nasze umysły. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że my przyjmujemy teraz Twoje Słowo. Dziękujemy Tobie, że to Słowo, które wyciera do naszych umysłów, ono będzie przenikało do naszego ducha. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to Słowo, ono nie pozostanie w nas, Ojcze, jedynie informacją, ale będzie przetworzone w naszym duchu, Ojcze. I z Niego, Ojcze, będzie płynęło życie. Ojcze, uwielbiamy Cię za to, Ojcze, my jesteśmy nastawieni na słuchanie. My przyjmujemy to Słowo jako Twoje Słowo, w imieniu Jezusa. Jeżeli ma autorytet nad wszystkim, że nas rozprasza, w jakikolwiek sposób wpływa negatywnie na nasze przyjmowanie Słowa. My ustanawiamy w tej chwili ochronę Bożych Aniołów dla naszych umysłów i ogłaszamy, że nic nie jest w stanie nas rozproszyć. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy, kochani, będę Cię mówił cały dzień na temat charakteru. Takiej konfiguracji, która przede wszystkim nam się tutaj bardzo przyda. Charakter to jest coś takiego, co jest dla ludzi pewną wykładnią ich samych. Charakter to Ty tak naprawdę. Ty widzialny. Ty w Twoim duchu jesteś niewidzialny. Charakter to nie jest tożsamość chrześcijanina. Charakter to jest coś, co ową tożsamość przenosi na świat zewnętrzny. Czyli można być świadomym tożsamości w Chrystusie, można wiedzieć, kim się jest, można być narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Natomiast o ile charakter człowieka nie zostanie przemieniony, o tyle ta tożsamość, ta świadomość tożsamości, ona będzie dla nas nieprzydatna. Stąd tak wielu narodzonych z Bożego Ducha, wypełnionych Duchem Świętym ludzi, którzy mają ogromne problemy życiowe. Ponieważ to ich charaktery są niezmienione, a nie jest problem w ich duchu. Charakter to greckie słowo charakteritikos, charakteristikos, czyli odróżniający, charakteristikos, odróżniający. Charakter zawiera w sobie przestrzenie odróżnienia. Charakter, przyjaciele, to z takich w zasadzie cztery rzeczy, które nam ten charakter bardzo mogą fajnie zobrazować. Po pierwsze, charakter to jest piętno. Ślad. Jakieś piętno to jest ślad. Albo odbite lub wypalone znamie. Coś bardzo widocznego. Cały czas będziemy to podkreślać dzisiaj. Charakter jest widoczny. Charakter to również cecha. To coś, co odróżnia jeden przedmiot od drugiego. Krzesło od kaloryfera. Krzesło ma pewne cechy. Kaloryfer ma pewne cechy. To właśnie są widoczne cechy. Nikt przy zdrowych zmysłach nie pomyli kaloryfera i krzesła. No, odmienne cechy, odmienny charakter posiadają te dwa przedmioty. Dalej, charakter to wizerunek, czyli podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu. Charakter nasz to widzialny obraz Boga, który jest w nas. W ogóle Boga, który jest w Tobie, nie widać. Nie widać Ducha Świętego. Ducha Świętego nie widać. Idziesz sobie po ulicy i to nie widać, czy Ty masz Ducha Świętego. Tego nie widać. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, to nie stałeś się na przykład czarny.
Nie zmieniła się twoja rasa. W ogóle jaki byłeś, taki byłeś. No, taki jesteś. Spojrzałeś po nowym narodzeniu i ta sama twarz, ręce, nogi. Jak się nawrócił facet, dalej jest facet, nawróciła się babka, dalej jest babka. Nie widać tego. Ale tutaj widzimy, że charakter to wizerunek, czyli coś, co jest widzialne. Więc jest to podobizna jakiejś osoby utrwalona w postaci obrazu. Czyli w charakterze naszym odbija się Bóg. W ogóle wiecie, że Bóg się w niczym więcej w nas nie odbija. Bo w charakterze. Poprzez działanie cudów w naszym życiu nie odbija się przez nas Bóg. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, bo ty możesz uwalniać Bożą moc w życiu, ale i tak ludzie niekoniecznie w tobie będą widzieć Chrystusa. No niekoniecznie. Ja znam masę ludzi, którzy zostali w mojej służbie uzdrowieni, uwolnieni. Rozumiecie? Natomiast to, co ich pociągnęło w moim życiu do Chrystusa, to mój charakter. Ja z ogromną ilością ludzi, no powiem, ludzie, ja nie słyszałem, że ktoś przed tym powiedział, przyszedłem do Jezusa, spotkałem Ciebie, przyszedłem do Jezusa dlatego, bo mnie uzdrowiłeś. Nie. Ludzie tutaj mówili, przyszedłem do Jezusa, bo zobaczyłem w Twoim życiu odwagę, determinację, bezwzględność, upór w stosunku do pewnych praw. Zobaczyłem, że się nie cofam. No to zobaczę, charakter zobaczył. Charakter zobaczył. Znaczy Boga w charakterze zobaczył. On dlatego przyszedł. Wiecie? Dlatego przyszedł. I charakter również to właściwość, czyli fakt posiadania kompetencji lub umiejętności. Charakter to jest widzialna rzecz, tak? Bardzo widzialna, której przejawia się pewnego rodzaju kompetencja lub jakaś umiejętność. Charakter to zespół cech danej osoby, które ujawniają się w niej, zaznaczam znowu słowo ujawniają się. Gdzie się w niej ujawniają? W jej zachowaniach po pierwsze, po drugie w sposobie bycia, po trzecie w usposobieniu i po czwarte w przekonaniach. To są cztery przestrzenie, gdzie charakter się objawia. Zachowanie, sposób bycia, usposobienie i przekonanie. Teraz przyjaciele, żeby w ogóle można było mówić o charakterze w życiu narodzonego z Bożego Ducha człowieka, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić zresztą jak zawsze, to musimy obejrzeć charakter Boga samego. Wszystko w naszym życiu zaczyna się w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie jest początek wszelkiej rzeczy. Tam się wszystko zaczyna, czyli my nie posiadamy innego wzorca. My nie mamy innego punktu odniesienia. A więc Bóg. Po pierwsze, chciałbym, żebyście teraz sobie zapisywali adresy, biblijne adresy, gdzie te rzeczy będziecie mogli odnaleźć. Pierwsza cecha Boga. Księga Jeremiasza. 9 rozdział, wersety od 23 do 24. Ja nie będę tego czytał z uwagi na to, żebyśmy nie przedłużali naszego spotkania. I tutaj w tym wersecie, w tych wersetach jest pierwsza cecha charakteru Boga. Bóg jest poznawalny. Boga można poznać. Powiem więcej. On nie tylko daje się poznać, ale on jest poznawalny przez cały czas. To jest cudowna cecha Boga i
To jest też zamknięcie wszelkiego głosu mówiącego, że Boga poznać nie można. Ludzie do mnie czasami mówią, ja tyle szukałem i nie mogę znaleźć. Ja mówię, kłamiesz. Ponieważ pierwszą, zasadniczą cechą Boga jest poznawalność. To nie jest Bóg ukryty. On jest ukryty o tyle, że Go nie widać. Dlatego Bóg w ukryciu, ale dlatego, że Go nie widzimy. Ale nie dlatego, że On się ukrywa. To jest Bóg, który się nie chowa w ogóle. Dlatego napisane, kto szuka, ten znajduje. Czyli będziemy troszkę sobie analizować takie rzeczy. Czyli kto nie znajduje? No kto nie szuka? Mi osobiście, jako pastorowi, jako przywódcy, to w ogóle ja mam, mi się rozwiązały ręce teraz. Wiesz dlaczego? Bo ja, mając tą prostą informację, ja się w ogóle nie spinam na ludziach, którzy czegoś nie mają. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mogą mieć. Oni nie mają nie dlatego, że nie mogą mieć, że Bóg się chowa przed nimi. Jeżeli ktoś nie znajduje, to znaczy, że nie szuka. Bo kto szuka, ten znajduje. A jak ktoś mówi, ja szukam, a nie znajduję, to od razu mnie kłamiesz. To jest bardzo proste. Ja się modlę tyle czasu, nie jestem uzdrowiony. Bo nie wierzysz, mówię. Nie szukasz. Ty, wiesz jak się pięknie z ludźmi rozmawia? Wiesz jak się pięknie żyje wtedy? Nie ma dodatkowych, dziwacznych rozwiązań. Kto szuka, ten znajduje. Pierwsza podstawowa cecha Boga to poznawalność. Kurczę, jakie to proste się staje. Bóg jest poznawalny, ten Jeremiasz krzyczy do nas. To nie ma tak, że On się nie chce nam pokazać. On się chce. Trzeba szukać. Szukać. Też są głosy, które mówią, to czemu On się tak nie objawi w taki sposób spektakularny? Ja mówię, człowieku, bo On funkcjonuje w innej rzeczywistości. Gdyby On się tak objawił, jak Ty sobie myślisz, tak? To by zniszczył to, co się nazywa dzisiaj. To nie jest Bozia. Rozumiecie? To nie Bozia, że tam w ogóle jest gdzieś tam w kościółku i sobie tam wisi i to się tam objawi. Nie, to ten Bóg jakby się objawił, to by zniknął, wszystko się tutaj rozpieprzyło w pyżynę. On w ogóle tak kombinował przez lata, jako Jezus przyszedł na ziemię, rozumiecie? To była w ogóle, to było zagranie takie, to było niesamowite zagranie, że on to mówi, jak tu do nich zejść, jak tu się z nimi w ogóle porozumieć, skoro ja jestem Bogiem. No to jaki? Rozumiecie? Ludzie to w ogóle myślą, że to jest możliwe dla Niego, że On tam tutaj dotknie, tam dotknie, ten wielki jakiś tam, wiesz, Karpow, Kasparow te ruchy swoje robi na tej szachownicy życia. No nie robi w ogóle, to nie może robić. Rozumiesz, o co chodzi? To jak zegarmistrz składa zegarek, wiesz o co chodzi? To jest tak precyzyjna robota. To, że on jest zegarmistrzem, tak, to nie oznacza, że weźmie jakiś wielki zegarmistrzowski młot, położy zegarek i przywali w ten zegarek. I teraz, dlatego, że on jest zegarmistrzem, to się powinno naprawić. Nie, to się nie naprawi. No. Rozumiecie? To jest w ogóle ta reakcja Boga na ziemię, to jest jak operacja na otwartym sercu. To nie można było inaczej. Teraz ten Bóg też się inaczej nie objawia, niż sam powiedział, jak się objawia. Taką instrukcję obsługi dał. W ogóle ja się tak objawiam, to tak trzeba do mnie przyjść. Rozumiecie? Taka, no to tak to działa. No. Nie wiem, czy ja wam to opowiadałem, czy nie, bo być może wam to opowiadałem tutaj. Jak ja jak się uczyłem kiedyś i w szkole takie przy elektrociepłowni siekierki. I tam, słuchajcie, była taka kabina elektrociepłownia siekierki, to była jedna z trzech elektrowni zasilająca Warszawę. I tam była taka, no
nie wiem, jak to będzie, taki pokoik, cały wyłożony w gumie i tam były bezpieczniki mocy, takie BM-y tak zwane. I tam elektryk wchodził i tam, żeby elektryk tam mógł wejść i te BM-y powymieniać, to on tam musiał w ogóle założyć takie gumowe ubranie i te BM-y wymieniać, słuchajcie, na takim długim kiju, takim czymś to się wymieniało w ogóle, że on tam w ogóle tylko w jednym miejscu mógł ustać. I tam oczywiście był jeden elektryk. No jak to elektryk, który tam ma 20 czy 30 lat za sobą, to ten elektryk doszedł do wniosku, a był, nie wiem po czym, po jednym browarku czy po dwóch browarkach, bo sobie rano się wzmocnił i on był przekonany, że on nie musi tam się ubierać w te ubranie izolacyjne. Wiecie, tam było 110 kV. 110 kV tam było. Faceta zmietli. Tam nie, rozumiesz co tam się mocno, tam nastąpił taki łuk, że facet zamienił się w proch. Ja wtedy się tam uczyłem, miałem praktyki. Był szok. Czy to znaczy, ten prąd był zły? No absolutnie, ten prąd się zajmował zasilaniem 1/3 Warszawy i całkiem dalej dobrze mu to idzie, temu prądowi. I jest ciepło przez ten prąd, i światełko świeci. Rozumiecie, jest w ogóle wszystko pięknie i wiecie, 1/3 Warszawy, w ogóle prawie 700 tysięcy ludzi jest szczęśliwa z tego powodu, że jest elektrociepłownia Siekierki, oprócz tego elektryka. Ten elektryk miał własne, rozumiecie, subiektywne objawienie odnośnie 110 kV. Tylko 110 kV to jest 110 kV. Czy dla elektryka, czy dla piekarza. Rozumiecie? Arogancja faceta go zabiła. Arogancja ludzi ich zabija. Arogancja. Dlatego Bóg jest poznawalny, ale w sposób, w który on określił jako ten bezpieczny dla nas. W ogóle ten sposób to jest Chrystus. Tak? Droga do tego to wiara. Tak? Funkcja przekładowa to łaska. W ogóle rozumiecie? Do tego tak działa. To tam nie ma, by się pokazać. Ja się pokazał, to jeszcze pył został. A ty jesteś dobry Bóg. Ale ja jestem 110 kV Boga. Ja jestem bardzo dobrym Bogiem. Rozumiesz? Bardzo dobrym. Tylko 110 kV. Więc widzimy, że Bóg jest poznawalny. I to jest pierwsza jego cecha. Po drugie, w Psalmie 145:18 Psalm 145:18 widzimy, że drugą cechę Boga, że Bóg jest przystępny. To jest druga cecha charakteru Boga, on jest przystępny. Jest nie tylko ten, że Bóg jest poznawalny, ale do Niego można się zbliżyć, z Nim się można skontaktować. On w ogóle jest na tak w tym wszystkim. Dlatego nie ma problemu z nawróceniem. Nie ma, że za ciężko, nie ma, że za trudno, nie ma, że w ogóle jest problem w chodzeniu z tym Bogiem. Powiem więcej, w ogóle nie ma problemu w kontakcie potem z tym Bogiem, jak już jest się nawróconym. To nie jest problem, to jest łatwe, łatwe. To nie jest ciężkie, stąd się to nazywa łaska. To jest lekki kawałek chleba z tym Bogiem. Bo On ma cechę charakteru, czyli coś, co jest widzialne, coś, co go odróżnia, ta cecha charakteru to przystępność. Jezus mówi, chodźcie do mnie wszyscy. Więcej mówi, którzy jesteście obciążeni i spracowani. A więc nie chodźcie do mnie wszyscy, co jesteście konkretni, radzicie sobie, macie determinację i w ogóle nie ma problemu z wami. On mówi, chodźcie do mnie wszyscy, tak, którzy nie radzicie sobie. To taki Bóg jest, taki dostępny, taki, rozumiecie, to taki Bóg, to cecha charakteru Boga jest. Trzecia rzecz. Psalm 147, werset 5. I Psalm 121, werset 1 i 2. Trzecia cecha Boga, trzecia cecha charakteru Boga. Bóg jest twórczy. A więc jest to twórca. On tworzy. On nie ma wzorca, skąd ma brać. On tworzy. A więc
rzeczy, które tworzy, są autorskie, nowe. To jest bardzo ważne, jeżeli się w ogóle poznaje Boga. Ludzie mówią, to jest mi tak nieznane. Ja mówię, oczywiście, bo On tworzy. To Twórca. Ja bym chciał, żeby moje życie było przewidywalne z tym Bogiem, ale nie będzie przewidywalne. To jest Twórca, Twórca. To tak jak przychodzisz, musisz zaufać, że ktoś, kto gotuje obiady w domu, to naprawdę dobry kucharz. To w ogóle w to musisz zaufać. I wracasz do, i ty, wiecie, na przykład moja córka, ona w ogóle wie, że ja dobrze gotuję. I ona w ogóle wie, że cokolwiek ja zrobię, to jest dobre. Rozumiecie? I ona jak tam poczuje zapach, to się przyjdzie zapytać, co to tam jest. A tak to ona, i co by nie było, to będzie to dobre. Ona wie, że ja tworzę te rzeczy. Jestem twórcą w tym obrębie. Bóg jest twórcą i tworzy same dobre rzeczy. A więc, rozumiecie, On ma taką cechę charakteru i On się nie zmieni, bo chcę wam powiedzieć, że to są stałe cechy charakteru. Są to cechy odróżniające Go od wszystkiego wokół. On się nie zmienia, ten Bóg. I On będzie cały czas tworzył w twoim życiu. Ty musisz się zgodzić na to, że takie rzeczy będą, że będzie tworzone ciągle coś. Czwarta rzecz. Bóg jest miłością. Ja mówię w tej chwili bardzo taki wręcz slogan, ale On taki jest, to jest Jego cecha. To znaczy, że jest wybaczający, dobry, cierpliwy, nie opuszczający człowieka jako pierwszy. Litujący się, troszczący się. Jest też szczery, wszystko miłość. Wierny. Uczciwy. Pewny. O cechy miłości. Jeżeli zobaczysz Boga miłość, to zobaczysz prawdziwego Boga. To jest cecha Boga, niezmienna. On się nigdy nie zmienił. Zawsze taki był. Wiecie, ludzie, którzy czytają Stary Testament, oni czytają tam o Bogu, który tam na przykład kogoś zabijał, jak oni twierdzą. Nie do końca tak też jest. Ja o tym rozmawiałem, kiedy mówiliśmy na temat Biblii. Ale ten Bóg był zawsze miłością. Ludzie ginęli, bo odchodzili od tej miłości. A nie dlatego, że On ich zabijał. Rozumiecie? Dam wam przykład. Jako pastor kościoła mówię do ludzi, którzy są jeszcze niedojrzali, nie stoją mocno. Mówię, trzymaj się mnie. Trzymaj się mnie. Tak mówię do nich. Ja nie, do nich nie mówię, trzymaj się Chrystusa. Wiecie, dlaczego do nich nie mówię, trzymaj się Chrystusa? Bo oni nie wiedzą, co to jest trzymać się Chrystusa. Oni się narodzili z Bożego Ducha, są w poważnych tarapatach, ja mówię, trzymaj się teraz mnie. Mówię, wiesz, co to oznacza? Nie wiem. Ja mówię, kiedy z takim chłopakiem rozmawiałem, który przyjechał do mnie do domu i mówi, pomóż mi. Ja mówię, dobrze, trzymaj się mnie. A on mówi, co to znaczy? Ja mówię, to znaczy, że jak powiem ci, rób pompki, to masz się zapytać tylko ile. Nie dlaczego, jaka jest koncepcja. On mówi, nie wiem, czy mnie na to stać. Ja mówię, to mam taką, mam propozycję dla ciebie. Nie zostawię cię, nie opuszczę. Warunek jest taki, że musisz się zdecydować przy mnie być. Na tym odcinku w ogóle czasu. Nie? Wiele rzeczy nie będziesz rozumiał, nie będziesz, ale musisz mi zaufać, że jestem od ciebie silniejszy, że widzę więcej, widzę dalej. Na tą chwilę będę cię też uczył, abyś też widział jak ja.
Nigdy Cię do siebie nie przywiążę na długo, bo jedną z naszych w ogóle zasad funkcjonowania jest to, że my ludzi nie przywiązujemy do siebie, tylko my ich uczymy, tak? I wprowadzamy ich w miejsce przywiązania do Chrystusa. Taka zresztą jest rola Bożych przywódców. Taka jest rola, uniezależnianie od siebie, a prowadzenie ludzi do społeczności z Bogiem. Natomiast na różnych odcinkach czasu bardzo różnie to wygląda. I kiedy ja mówię do człowieka, trzymaj się mnie, a kiedy on ode mnie odchodzi, to nie może mieć pretensji, że to ja mu zrobiłem krzywdę. Tak samo jak Bóg powiedział, Bóg, który jest miłością, powiedział tak, słuchajcie, to są określone prawa funkcjonowania, a ludzie od nich odchodzili, to ginęli, to dlatego, że on ich zabijał. Wiecie, kto jest zabójcą? Zabójcą to jest diabeł. Diabeł. I nawet jeżeli w różnych konfiguracjach życiowych Bóg uwalniał swoich aniołów, na przykład, aby niwelowali działania ludzi, to byli to ludzie, którzy już zdeklarowali się po stronie diabła. I niestety trzeba było uprzątnąć pewien produkt, tak, diabelski, żeby ludzie, którzy trzymali się Boga, mogli iść dalej, bo niestety nie pogodzi się dwóch odrębnych form funkcjonowania. Tak. Jeżeli jest Babilonia, która służy diabłu, tak, i Babilonia nie chce słuchać Boga, to Bóg usuwa Babilonię, bo Izrael jest tym, który ma iść do przodu, bo Izrael jest tym, który słucha Boga. Jest to proste sprawy. Ale Bóg jest miłością, to jest Jego cecha charakteru. Dalej, Bóg jest prawdą. To cecha charakteru Boga, to jest prawda. Bóg jest prawdą. Prawdę tą pokazał w Chrystusie Jezusie. Życie Chrystusa, toki myślowe Chrystusa, przeżywanie życia Chrystusa, to jest Bóg. Bóg jest taki, jak Jego poglądy. W ogóle wiecie o tym? Bóg jest taki, jak Jego poglądy. W ogóle Bóg to jest bardzo skonsolidowana postać. Niektórzy ludzie mówią tak, ja to ja, a moje poglądy to moje poglądy. Ale czy wam numer powiem? To jest też dobre. Ludzie mówią tak. Wierzący ludzie do mnie mówią często tak, Artur, mimo że mam różne poglądy, to przecież możemy się przyjaźnić. Ja mówię, ale jak? Bo to jest tak ciekawe. Jak jest się przyjaźnić z kimś, kto ma inne poglądy w zasadniczych sprawach niż ty, powiedz? Bo to trzeba, rozumiecie, bo to jest ciekawe zagadnienie w ogóle w Kościele. Jak to zrobić? Co tu zrobić? Znaczy, musimy nie poruszać pewnych rzeczy, rozumiem. I wiesz, jak to są drugorzędne sprawy, to nieważne jest. Bo to w ogóle nie mówimy o sprawach, które nie mają wpływu na Królestwo. Bo to na przykład, czy ty lubisz chodzić w koszuli, czy nosisz sobie, nie wiem, spodnie na głowie, to nie ma wpływu na Królestwo w ogóle zasadniczo. Chcesz to chodzić, to w ogóle akurat tobie tak wygodnie, ja w ogóle nie wnikam. Słowo honoru, to mnie, do gościa, aby ktoś przed miał spodnie na głowie, a sweter na dole, to mnie nie bez różnicy jest, nie? Dla mnie to wiesz, to... Absolutnie, nie? W jednym kościele w Stanach wszedł człowiek na spotkanie i on był cały w barwach wojennych takich, pomalował się. Wszedł do pastora i mówi, że jest w trakcie modlitewnego wstawiennictwa w ogóle wojennego. Pastor mówi, dobrze, usiądź. Nie ma problemu, siadaj. Chcesz chodzić w tych barwach? Chodź. Mnie nie zależy, że ty chodzisz w barwach, nie? Inny podczas uwielbienia robił w powietrzu salta. Tak? Któryś momencie tam zeskoczył na ziemię, dlatego go poproszono, żeby postarał się nie spać na kogoś. Mówi, w ogóle chcesz uwielbiać Boga skacząc saltami do góry, skacz tylko ty się przesuń dół. Bo jak wpadniesz w ścianę, to się najwyżej ty rozbijesz, rozumiesz? Chodzi o to, żebyś nie zleciał na łeb tam komuś, jak tam... Nie ma problemu, bo to nie jest żaden problem. To nie są żadne problemy. Problem natomiast rodzi się wtedy, kiedy dwie osoby mają różne poglądy na pławie podstawowym. Teraz pytanie, jak oni się mają przyjaźnić, jak tą jedność zbudować? No nie zbudujemy jedności. Zbudujemy jedność na pławie tego, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. No ale już razem do przodu to my nie pójdziemy. My się w niebie spotkamy. Dlatego najlepiej to w ogóle iść osobno wtedy. Tak lepiej, zdrowiej w ogóle, wiecie, bo to co? Sami ludzie do mnie mówią, ja tam się, Artur, zgadzam z tym i z tym u ciebie, ale z tym się nie zgadzam. Ja mówię, dlatego nie prowadzisz żadnej służby w tym kościele, no. Ty się nie możesz ze mną nie zgadzać, mówię. No jak się nie zgadzasz, to mówię, musisz sobie znaleźć takie miejsce, tak, że tam się będziesz zgadzał. Natomiast akurat znając mówię ciebie, to ty się tylko ze sobą zgadzasz.
Jesteś jedyną osobą na świecie, która się ma taką koncepcję w ogóle życiową, nie? To może samodzielnie coś zrób, może ty apostoł jesteś, nie wiem. Ale musimy być jakiejś jednej formuły. I w ogóle Bóg jest prawdą, na przykład wiecie, i ta prawda jest w Chrystusie. I teraz On nie jest inny niż Jego poglądy. W ogóle, posłuchajcie, Bóg nie jest inny niż to, co w ogóle mówił Jezus. Bóg nie jest inny niż to, co czuł Jezus. Bóg nie jest inny niż to, co robił Jezus. To w ogóle nie, że tam Filip do Niego przychodzi, pokaż nam Ojca. On mówi, Filipie, no tyle czasu ze mną jesteś, jeszcze Ojca nie widziałeś, jeszcze nie zaczaiłeś, że w ogóle Ojciec to ja, to w ogóle nie, no Filip, no. W ogóle, no, Filip z konopi się wyrwał. Ojciec jestem, no. W ogóle, no, rozumiesz? To taki jest. Jaki jest Ojciec? Taki jak Syn. Taki sam. Rozumiecie? Taki sam. Jak Jezus na przykład się denerwował na religię, to Bóg taki jest. Ludzie mówią, o, Bóg, Bogu to nie przeszkadza. Ja mówię, człowieku, jeśli Jezus mówił na religijnych ludzi groby pobielane, to to jest zdanie Boga. On nie mówi dzisiaj w porządku. Rozumiesz? On mówi groby pobielane. To nie mówi inaczej. Rozumiesz? To nie mówi w ogóle. Tak samo mówi jak Jezus. To prawda jest. Cecha charakteru Boga. Widzialna cecha. Prawda. 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 Jak Jezus powiedział, kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza, to tak Bóg powiedział, kto z Synem moim nie zbiera, ten rozprasza. I teraz powstaje jakiś nurt, prawda? I ten nurt, na przykład papież, proszę Ciebie, idzie, całuje Koran i papież mówi, bo to teraz mamy wspólnego Boga. My, Żydzi, muzułmanie, jesteśmy wszyscy dziećmi tego samego Boga. No nie jesteśmy, no! Jezus powiedział, kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Tak Bóg powiedział. W ogóle przez Chrystusa, tylko droga, reszta to jest w ogóle ściema. Każdy Żyd się musi narodzić z Bożego Ducha. Każdy muzułmanin się musi narodzić z Bożego Ducha. Muszą wyznać Jezusa jako Mesjasza, wybrać Go, tak? Muszą kopnąć, proszę Ciebie, te wszystkie swoje religijne systemy i dziękuję uprzejmie. No, wtedy tak. Tak, rozumiecie? Ten Bóg to prawda, cecha charakteru Boga, prawda. Następnie kolejna cecha charakteru Boga to władza i moc. Czyli Bóg to jest ktoś, kto manifestuje władzę, tak? I przejawia moc. To nie jest bezradna postać stojąca na peryferiach wszechświata i oglądająca wszystko z zewnątrz. To jest monarcha. To nie jest demokrata, który się pyta, jak myślicie? Byłem kiedyś w jednym kościele i dałem kazanie a potem pastor tego kościoła mówi, to teraz porozmawiajmy, jakie jest wasze zdanie na temat tego, co Artur powiedział. Ja potem powiedziałem do niego, mówię, posłuchaj mnie. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze do ciebie przyjadę, tak? To nie uprawiaj demokracji podczas mojej obecności. Ja nie przyjeżdżam do twoich ludzi, żeby oni ze mną dyskutowali. Ja przyjeżdżam przynieść poselstwo z nieba. Takie moje posłannictwo. Jeżeli się komuś nie podoba to, co mówię, tak, to musi uznać, że jest w błędzie, obrazić się na mnie i nie słuchać. Musi nastąpić zero-jedynkowy podział, bo Bóg to monarcha, a nie demokrata. Wy kiedyś w ogóle słyszeliście, żeby jakikolwiek król wziął się, pytał swojego kraju, czy kraj ma zdanie takie, czy inne? W ogóle demokracja to jest grecki model. Rozumiecie? To grecki model. Na przykład było mieć, tam nie zależało im, czy się miało chłopca, czy dziewczynę, po prostu. Homoseksualizm był ten sam, co heteroseksualizm. W ogóle, wiecie, to chory system, tak?
Demokracja, bo rozumiecie, to demokracja, bo się wszyscy zgodzili, w ogóle wiecie, że pierwsi lekkoatleci to w większości przypadków to byli homoseksualiści. Pierwsi lekkoatleci w ogóle, bo oni w ogóle, na przykład biegało się nago. A reszta patrzyła w ogóle, ho, jak to cudownie, ho. Wiecie, no taki był, to Grecja była. Wiecie, my dzisiaj w ogóle z tego robimy wielkie halo, to w ogóle gej na geju, wiesz, nie. Pewnie nie było wiadomo w ogóle dokładnie, jakie tam są, bo to wszyscy, oni się wszyscy zgodzili na to, tak? Ale monarchia jest czymś innym, Bóg to jest monarcha. Bóg na przykład nie przychodzi i nie pyta w ogóle o coś, tylko przychodzi i mówi, jest to tak. Na przykład mówi tak. Uwierz. Panie, jak mam do tego dojść? Mówi, uwierz. Ale Boże, to ja Ci powiem, co ja myślę na ten temat, bo ja tak się czuję, bo tak, wiesz, i rozmawia, i potem mówi, no ale Boże, co Ty na to? Uwierz. Monarcha, wiecie o co chodzi? Monarcha. Zero-jedynkowy. Tak pewna straszna informacja. To gdzie ta wolność? Gdzie ta... A kto Ci każe z Nim być? Tu jest wolność. Jest pełne prawo wyboru. Zobaczcie, jaka jest wolna wola człowieka. Nie ma niego jest Bogiem. To nie trzeba. Rozumiecie? To w ogóle nikt nie każe się nawracać. Ja się nie nawróciłem, bo mnie ktoś kazał. Ja się nawróciłem, bo ja uznałem, że ten monarcha to ma rację. Jedno z moich pierwszych objawień, które sobie zapisałem w swoim zeszycie, to było to, że być wolnym to mądrze zależeć. Więc postanowiłem zależeć od tego monarchy. To jest totalne zaufanie. Ten monarcha się nie pomyli, że ten monarcha nie chce dla mnie źle, tak? Ale widzimy, że cechą charakteru Boga jest władza i uwalniana też za tym moc. Bo to nie jest coś takiego, że my wybieramy słabego Boga. Bo Bóg mówi, ja jestem mocnym Bogiem. Bóg w ogóle, kiedy Ty przychodzisz do Boga, to Bóg nigdy nie stwarza Ci takiej przestrzeni dyskusji, że na przykład, Panie, czy Ty możesz to zrobić? Kiedyś Jezusa taki jeden zapytał. Panie, jeżeli możesz, jeżeli to jest możliwe, to to zrób. I to w ogóle jest niesamowite, te pytanie Jezusa. Czy coś mogę? On był zdziwiony, że go pytał w ogóle. On mówi, jeżeli coś możesz, to go uzdrów, nie? Tam wie. A Jezus mówi, czy coś mogę? Takie, aż zdziwiony ten Jezus. Bo ten Bóg, to jest Bóg, który jak do Niego przychodzi, to mówi, ja jestem Bogiem mocy. Nie niemocy, nie usiłowania, starania się, nie prób i błędów. Ja jestem Bogiem mocy. Mam taką cechę charakteru. Idę i robię. Nie ma, że nie zrobię. I Jezus do niego wtedy mówi, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Krótko powiedziałem, czy Ty wierzysz, że ja mogę, bo jeśli wierzysz, że ja mogę, to idź, tak, zrób, na pewno Ci się uda. Przeciwna reakcja z tym Bogiem. Za chwilę o tym pogadamy jeszcze. Kolejna cecha charakteru Boga to wieczność. Zapisane jest to w 5 Mojżeszowej 33:17. Bóg jest wieczny, czyli to jest Bóg niezmienny. Wieczny Bóg, co ciekawe, wiecznie tak samo myślący, wiecznie tak samo czujący, wieczny. To jest dla mnie bardzo dużo, jeżeli chodzi o moje poczucie bezpieczeństwa, że ja nie mam do czynienia z kimś, kto się jakoś może skończyć kiedyś. Czy to nie skończy w ogóle wszystko. W ogóle się to nie skończy. Ósma cecha Boga. Zapisana w drugiej księdze Kronik 16:9 i potwierdzona psalmem 139 od 1-6 to jest to, że Bóg jest wszystko wiedzący. Bóg to wszystko wiedzący Bóg. Oczywiście możemy sobie tutaj teraz znowu wprowadzać jakieś tam dyskusje na temat, czy on wiedział, że diabeł się zbuntuje, czy on nie wiedział.
Zasadą jest to, że Bóg jest wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący. Nie, ja nie będę tego teraz rozpatrywał, jakkolwiek Bóg jest w stanie zatrzymywać swoją wszechwiedzę dla pewnych sobie tylko znanych atrybutów, może atrybuty nie, ale pewnych sobie znanych jakby spraw. O. Natomiast tak czy inaczej to wszechwiedząca postać. Wszechwiedząca. No, rozumiecie? No, ma coś takiego w sobie, czy na przykład mówi więcej, że on nie będzie pamiętał twoich grzechów. No tak trochę dziwnie brzmi. Wszechwiedzący Bóg, a niepamiętający. No czy to jest możliwe? Jest, bo to są funkcje dla nas nieznane. Ja też chcę, żebyście zrozumieli, że my nie ogarniemy do końca umysłem zjawiska, bo Bóg to jest stworzenie pełne paradoksów. Stworzenie, też źle powiedziane. To jest istota pełna paradoksów różnych, które my będąc na pułapie ziemskim nigdy nie pojmiemy. I w ogóle musimy się też z tym zgodzić, przyjaciele, niestety. Że nie do końca te rzeczy, one będą dla nas jasne intelektualnie, dlatego my musimy te rzeczy usankcjonować na pułapie wiary. Bóg jest wszechwiedzący. Co to dla mnie oznacza na dzisiaj? Że On absolutnie wie, jakie jest moje życie w przyszłości, jak to wszystko się skończy. Że coś mi się przydarza w życiu, to ja wiem, że On wie. A skoro On wie i jest miłością, to On już w tym jest. Zobaczcie, jakie są ważne rzeczy. Bo my te rzeczy musimy łączyć ze sobą. Jak będziecie je rozważać, to je łączcie. Dziewiątą cechą Boga, Jego charakteru, możemy zobaczyć w Psalmie 139, wersety od 7 do 10. Bóg jest wszędzie obecny. To wszechobecny Bóg. To jest bardzo ważna cecha charakteru Boga. Bóg jest wszędzie obecny. Jest obecny teraz w twoim życiu i jest obecny wtedy, kiedy cały twój umysł szaleje. Bóg był obecny w najbardziej kryzysowych sytuacjach twojego życia i pewnie dlatego jeszcze nie zwariowałeś w ogóle. Bo to musimy też do tego pokornie podejść. Bo to Bóg jedyny wie, co to się wydarzyło w różnych sytuacjach naszego życia, że my wszyscy tutaj jesteśmy, że w ogóle, ja nie mówię, że żyjemy to raz, a dwa, że my nie oszaleliśmy. Rozumiecie? Bo przecież, kiedy tylko sobie przelecisz przez swoje życie, nie trzeba przez inne, to wiesz, w jakich kryzysowych sytuacjach w życiu byłeś i zastanawiać się możesz, kurczę, jak ja to przeszedłem. Nawet ja Ciebie nie znałem jeszcze. A przeszedłem tę sytuację. Wielu moich znajomych się wywaliło do góry kołami, mają pozamiatane dzisiaj. A ja nie. Rozumiesz? Że tobie nie siadło na głowę, że ty w ogóle, że twoja osobowość nie została zniszczona po prostu. To jest to. Chcę ci takie rzeczy pokazać. Wiesz? To jest Bóg, który jest wszędzie obecny. A zważywszy, że jest miłością, zważywszy, że jest władzą i mocą, to te wszystkie elementy wpłynęły na to, że tutaj w ogóle jesteś dzisiaj. On był, jest i będzie. Wiesz, co to oznacza? To znaczy, że nic takiego w twoim życiu się nie zdarzy, żeby Jego tam nie było. Cecha Boga. Cecha Boga. Dziesiąta cecha charakteru Boga, opisana w Księdze Hioba, w 42 rozdziale, 2 wersecie. Bóg jest wszechmogący, lecz ograniczony jednocześnie. Wszechmogący, lecz ograniczony dwoma elementami. Wolą człowieka. Po drugie, swoją osobowością, z której wynikają duchowe zasady, będące podstawą dla funkcjonowania stworzenia. Czyli Bóg jako wszechmogący podjął wieczną decyzję o wolnej woli człowieka i nigdy jej nie złamie.
do tego stopnia, że nie może jej złamać. Czyli Wszechmogący założył sobie kajdany w temacie dwóch elementów. Wolnej woli człowieka i po drugie zasad, które sam ustanowił. Dlatego jest napisane, że on nie może zaprzeć się swojego słowa. Niektórzy myślą, że on może. Że nie, ja słyszałem nieraz, jak ja kiedyś napisałem artykuł, że Bóg nie jest wszechmogący, to się zobaczcie, larum podniosło w tym polskim światku chrześcijańskim. Ludzie do mnie, jak może, że on jest wszechmogący? Ja mówię, no nie jest. Musimy, kurczę, postawić sprawę jasno. No, zasadniczo jest, ale nie dla nas. No, dla nas nie jest wszechmogący, bo się wziął i ograniczył. No, jak on by był wszechmogący, to wszyscy by szli do nieba. Bo on chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, tak? Ale coś mu nie wychodzi. To, że on chce, to nie znaczy, że on może. No bo tutaj to człowiek musi zdecydować, prawda? Wiecie na przykład, że w związku z tym powstało bardzo dużo herezji na przestrzeni wieków. Na przykład w ruchach kalwinistycznych powstało coś takiego jak predestynacja, że w ogóle ktoś jest wybrany do zbawienia lub nie jest wybrany do zbawienia. I oni sobie tak to wytłumaczyli, bo to dla nich było za ciężko, rozumiecie? To oni nie mogli w ogóle sobie tego inaczej wytłumaczyć. No bo jak to? To ten Bóg jest wszechmogący? No tak, to skoro jest wszechmogący, to on przed założeniem świata sobie jednych wybrał, których zbawi, a drugich, których potępi. No i to teraz dla nas to jest logiczne. No nie jest. Dlaczego w ogóle Boga nie można zamknąć do logiki ludzkiej? On w jakiś właśnie dziwny, paradoksalny sposób połączył formułę wybrania, bo przecież on wiedział, że my się narodzimy z Bożego Ducha. On wiedział przed założeniem świata, on zanim ciebie tutaj posłał na tą ziemię, byłeś u Niego jako duch, zanim Cię posłał w dziecko i Ty się potem urodziłeś, zacząłeś żyć, to On wiedział, że się na nowo narodzisz, prawda? Czyli On wiedział o tym. Z drugiej strony miałeś absolutnie wolną wolę, czy się na nowo narodzisz, czy nie? To jest przeciwne, to jest paradoksalne. To się dziwnie łączy w ogóle, ale to się łączy. U Niego się łączą niełączące się na ziemi rzeczy. Tak? A więc widzimy Boga, który jest wszechmogący, ale nie możemy sobie spocząć na larach w ten sposób, bo wiecie, jak ludzie mówią, Bóg jest wszechmogący, to ja teraz leżę do góry kołami, bo wszystko, co dla mnie zaplanował, to się wydarzy. No nie wydarzy się, jak nie będziesz z Nim współpracował. No nie, no sorry. Są kolejne ruchy, które mówią, jeśli Bóg ma dla mnie powołanie, to ono się zrealizuje. Ja mówię, no niekoniecznie się zrealizuje powołanie, które Bóg dla ciebie ma. Ktoś tak powiedział. To nieprawda. Się nie zrealizuje, jak nie zrozumiesz, że on się ograniczył twoją wolą. No nie zrealizuje się. Jedna rzecz jest nieutracalna, kiedy przyjdziesz do Jezusa. Twoje zbawienie wieczne. Reszta wszystko można stracić. Możesz nie zrealizować powołania, możesz nie być szczęśliwy, możesz nie dokonać odpowiednich wyborów. Rozumiecie? Możesz. Czasami ludzie mówią, no ja jestem w tej sytuacji, bo Pan tak chce. Ja mówię, nie tam Pan tak chce. No nie chce tak Pan. Ty tak chcesz. Ty tak chcesz. Ostatnio ktoś mi opowiadał, jedna osoba mi mówiła, mówiłem na temat małżeństwa, bo ja mówiłem, ludzie, mówię, w ogóle musimy się ogarniać. Mówię, to jest niemożliwe, żebyś czekał, mówię, po 30, po 40 lat na męża czy żonę, no na litość boską, no, mówię, człowiek. Zaczynasz się modlić, prędzej ciebie o męża masz 20 lat, prędzej ciebie w wieku 60 lat ty się w ogóle pobierzesz, ty powiesz, bo to jest wolą pańską było. No nie było wolą pańską w ogóle. I taki przykład mi dawała, że tam jedna dziewczyna, ona żyła tam te 30 lat bez męża, teraz spotkała męża, mówi to pan ich wyswadał, pan ich znalazł. Ja mówię, i ty uważasz, mówię, tak naprawdę uważasz, że ona przez te 30 lat to ona miała czekać na tego męża, tak, takie było. Taki był taki Boży plan, taki myk. I ona teraz chodziła, no czy to jest nieprawda, mówię. Dopiero w tym wieku puściły jej różne zaburzenia. I była w stanie przyjąć to, co Pan miał dla niej od dawna.
Dopiero teraz kłódeczki pospadały z paliuszy. Dlatego my dbamy, żeby kłódeczki jak najszybciej ludziom pospadały z główek. Bo im szybciej kłódeczka z główki spadnie, tym dłużej szczęścia na ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, o co tu już chodzi? Tu już chodzi o to, żeby jak najdłużej być szczęśliwym. Nie można powiedzieć, że się modliłem 40 lat, dostałem przełom finansowy w wieku 75. Ja mówię, ale przełom. Człowieku! Czy bądźmy realistami, na litość Boską. No nie tak działa. Ja widzę 3,5-roczną służbę Jezusa, 3,5-roczną służbę Jezusa, który idzie jak przecinak na przestrzeni 3,5 roku. Tak? Czy mnie nikt nie wmówi, że to się takie w ogóle... Wiecie, historie dzieją, jak ludzie mi opowiadają. Więc widzimy Boga Wszechmogącego, jednocześnie ograniczonego wolą człowieka i swoją osobowością, czyli zasadami i regułami duchowymi, które On wprowadził w swojej mądrości i doskonałości. I teraz przedostatnia rzecz. Bóg jest duchem. Taka cecha charakteru Boga. To duch. To duch. On w ogóle porozumiewa się z człowiekiem na płaszczyźnie duch-duch. On jest jakby w pewnym sensie niedostrzegalny w tym, w czym ludzie naturalnie chcą dostrzegać. On kieruje nas na poszukiwania Jego jako ducha. To tam, kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka? Kto szuka Boga ducha? Na przykład wielu ludzi mówi, ja szukam, ja mówię, ale ty szukasz Boga w emocjach. Ty na przykład szukasz Boga, którego poczuję. Ludzie mówią, tak chcę poczuć Boga. Poczuć Boga. Ja mówię, to jedź se do Holandii, kup se czekoladę z marihuaną, tam to jest legalne. Usiądź se tam na ławce, tak, i se zjesz tę czekoladę. Zaraz poczujesz spokój, który przewyższa wszelki rozum. Za 2 euro. Rozumiesz? I koniec. No weź przestań, mówię. Bóg jest duchem. To nie ma tak, że ja mam go poczuć, że ja tutaj szukam Boga w moich, albo szukam Boga w moich myślach. Tak? Ja uczyłem o tym, jak mówi Bóg. To czasem przychodzi tak, że do tych myśli przychodzi ta informacja bezpośrednia. To są w ogóle, ale wewnętrzne przekonanie to jest sfera duchowa. Sfera duchowa, to nie czujesz tego. Czasami wszystko mówi kontra temu, co ty robisz. Wszystko mówi odwrotnie, a ty wiesz, że to jest to. Nawet nie masz się z kim podzielić bardzo, bo jak komuś powiesz, to ktoś się zaraz skoryguje, rozumiecie? Tak jak kiedy jest samochód. Bóg mi powiedział, który mam samochód kupić. Kupiłem samochód z zatartym silnikiem. Wziąłem mechanika, wziąłem drugiego kolegę. Oni mówią, Artur, ten silnik był zatarty, jest po generalnym remoncie. Mówię, silnik bierze olej. No nie możesz kupić takiego samochodu. A ja mam przekonanie, że mam go kupić. Rozumiecie? Kupiłem samochód, który miał wcześniej zatarty silnik. I kiedy ja już się zdecydowałem, to się mi powiedział, połóż ręce na silnik, położyłem ręce na silnik, silnik przestał brać olej. W jednej sekundzie. Rozumiesz? To jest wewnętrzne przekonanie. Samochód służył i dalej nie w ogóle jeszcze jeździ. Dawno jest u kogoś, nie? W ogóle to trzeba taką rzecz zobaczyć, że Bóg jest duchem. To jest cecha charakteru Boga. I ostatnia taka cecha charakteru Boga to jest to, że Bóg jest zjednoczony z duchem każdego człowieka, który narodził się wewnętrznie w swoim duchu. Czyli ktoś, kto spotkał Jezusa, ten się jednoczy z Bogiem. Bóg jest Bogiem zjednoczonym z nami. To jest cecha charakteru. On jest zjednoczony. Dlatego On mówi, nie szukaj mnie w niebie, tylko szukaj mnie w duchu swoim. Nie próbuj mnie poznać w niebie, próbuj mnie, stara się mnie poznawać w duchu twoim. Stąd my dzisiaj mówimy o charakterze, ponieważ Bóg w nas to Bóg przejawiający się przez nas. Ja, najkrócej powiedziawszy, moja wędrówka z Bogiem, moje poznawanie Boga to poznawanie nowego mnie. To jest jedno.
To jest tak straszna informacja dla wielu religijnych ludzi. Ludzie na przykład zarzucają mi arogancję, różnego rodzaju megalomanię i tak dalej. A ja mówię, ale to jest w ogóle jedyna prawda. Bo Bóg dla mnie i dla ciebie, tak, to twój wewnętrzny człowiek, bo to się inaczej tego nie czyta, inaczej tego się nie dotyka. To nie ma Boga, który gdzieś tam jest i teraz on mi coś tam robi. Bóg jest zjednoczony z tobą i się nie rozdziela w ogóle. Nie, to nigdy nie ma. Nie wiem, jakbyś tak grzeszył, nie wiem, co byś zrobił. Cały czas Bóg jest zjednoczony z tobą. To jest zamknięty temat, koniec, kropka. Nowy ty. Dlatego tak łatwo jest poznawać, wiecie, jak łatwo jest Boga poznawać? Bo to się w ogóle poznaje Go w swoim duchu. Poznaje się Go w ogóle poprzez rozwój wewnętrznego człowieka. Ja dzisiaj w ogóle sobie siadam na mojej modlitwie, na przykład, siadam sobie na modlitwie, modlę się i w ogóle ja na przykład widzę zmiany w moim duchu. Ja widzę, jaki ja jestem. Ja w ogóle Boga rozpoznaję tym. Ja Boga rozpoznaję, że ja w ogóle kocham na przykład. Ja wiem, że kocham. Weź sobie usiądź dziś czy jutro, zacznij się modlić w innych językach i zacznij się przyglądać na to, co ci się stało w środku. Zaczniesz dotykać Boga. W ogóle nie ma innego Boga, którego się dotyka. Reszta to jest taka twoja wyobraźnia. Ty sobie wyobrażasz Boga na tronie, to tam siedzi, rządzi narodami. To są ładne wyobrażenia. Rozumiesz? Tylko to jest fikcja literacka. Ale na przykład zobacz, jaki byłeś 15 lat temu, a jaki jesteś dzisiaj. Zobacz, jaki byłeś 5 lat temu. Zobacz przemiany już po twoim nawróceniu. Zobacz, jak teraz kochasz. Zobacz, że ty możesz wybaczać. Weź, przywieź sobie w pamięć kogoś, kto cię zranił i teraz zobacz, jak ci poszło. Zobacz, jak Bóg zjednoczony z twoim duchem dokonywał niesamowitych rzeczy, że ten człowiek może być dziś przez ciebie kochany. Że wspominasz tego człowieka, który tobie zrobił krzywdę i ty go naprawdę kochasz. To nie jest normalne. To jest Bóg. I to musisz rozważać. Nie enigmatyczne rzeczy, Bóg na tronie, Bóg rządzący narodami, bo do takiego czegoś nie masz dostępu w ogóle. To jest taka fikcja. No tak ładnie wygląda, wiesz, o co chodzi. Ale to Bóg w tobie, Bóg zjednoczony z tobą. Mam 46 lat. Nigdy w życiu nie było mi tak dobrze w środku, no. Nigdy w życiu. Nigdy się nie czułem taki odważny, jak ja swoją odwagę na przykład się oglądam. Tak sobie siedzę i mówię, w ogóle nie boję się. Mam znajomego, nasz przyjaciel, który z ramienia naszej służby działa w Bośni, w Sarajewie. Kiedy kiedyś trafił do nas, miał depresję. On z tej depresji wyszedł, przeszliśmy przez wiele rzeczy razem. Zaczął realizować swoje marzenie. Jego marzenie było to, że mieszkać w Bośni, wyjechał do Bośni. I na przykład miał coś takiego, że jednym z jego takich czołowych lęków był lęk przed wojną. On kiedy był w tej depresji, się bał wojny. Taka w ogóle nielogiczny lęk przed wojną. I teraz w ogóle okazuje się, że tam w Bośni istnieje duże, coraz większe zagrożenie wojną. W ogóle jego ludzie pytają, dlaczego ty tu przyjechałeś? Bo stąd ludzie wyjeżdżają. A on mówi, no bo mam takie objawienie od Boga, żeby mieszkać w Bośni. Wszyscy wyjeżdżają, a ja przyjeżdżam. Zamierzam tu się rozkręcić i tu żyć. I śpi sobie ostatnio. I ma taki sen, że jest wojna. I jest bunkier. I w bunkrze stoi dowódca. Jakiś generał w ogóle. I stoi wielu żołnierzy. I on stoi między tymi żołnierzami. Jest ubrany w mundur bośniacki, bo to są bośniaccy żołnierze. I dowódca pyta tak, kto nie boi się wojny? Kto chce zostać przy mnie, kiedy będę walczył? A kto nie chce, niech odejdzie.
i odchodzi, odchodzą wszyscy, zostaje on. Rozumiecie? W ogóle wstał z tego snu i powiedział tak: Panie Boże, jeśli w tym kraju wybuchnie wojna, to zgłoszę się jako żołnierz. Pójdę na wojnę. Będę głosił Chrystusa na wojnie. Kto to zrobił w nim? Kto to zrobił w człowieku, który do niedawna miał depresję? Kto to zrobił w człowieku, który miał depresję? Który był załamany? To zrobił Bóg, który jest z nim zjednoczony. To Bóg mu zrobił. I to jest Bóg, którego się rozważa. I to jest Bóg, do którego się ma dostęp. Musimy oddzielać enigmatyczną formułę Boga. Boga, który dla nas nie istnieje. Gro chrześcijan czci coś na pułapie intelektu, czego nie ma. A nie sięgają po coś, co jest, bo mówią: ja to ja, a Bóg to Bóg. Nie ma czegoś takiego już dla ciebie. Twój wewnętrzny człowiek to jest jedyny punkt kontaktu z Bogiem. Poznanie Boga to poznanie ciebie. W ogóle siebie musisz poznać prawdziwego. Prawdziwy ty to zjednoczony z Chrystusem byt. To jest Bóg. Zobacz, jakie to New Age'owskie jest. To normalnie brzmi jak New Age. Ale niestety musicie wiedzieć, że New Age się na tym oparło. To New Age to wzięło i ukradło. Tylko wiecie, co zrobiło New Age? Chrystusa z tego wyrzuciło. New Age nie zrobiło nic więcej. Oni ukradli te rzeczy, rozumiecie? I postawili w centrum ego człowieka, wyrzuciwszy Chrystusa i zbawienie. To oni to zrobili. To jest tylko to. Nie? New Age to jest kilka wyjętych, prawdziwych rzeczy, tak? Oczywiście przez to, że został Chrystus wyrzucony, to się stało fałszywe i to jest w ogóle herezja. Bo New Age to jest w ogóle herezja. Tak? Bo to są skradzione prawdy z wyrzuconym w ogóle, z wyrzuconym fundamentem. Tak jakby dom bez fundamentów to jest New Age. To się musi zawalić niestety. Tak? Ale zobaczcie, jak to brzmi. Ale niestety to jest prawda. Bóg to Bóg zjednoczony. I teraz, kochani, gdy będziecie poznawać takiego Boga na powapie tych 12 cech i będziecie rozważać Go, rozmyślać o tych rzeczach, kiedy będziecie brać Pismo, przyglądać się tym wersetom, modlić się, tak, i szukać pogłębienia i objawienia wynikającego z tych rzeczy, i będziecie się identyfikować z tymi prawdami, czyli będziecie mówili: Boże, Ty właśnie taki jesteś i taki jesteś we mnie. To Ty taki jesteś we mnie. We mnie jesteś wszechwiedzący, we mnie jesteś wszechmogący, we mnie jesteś miłością, we mnie jesteś taki, we mnie jesteś taki. I będziecie modlić się tymi 12 cechami Bożego charakteru, mówiąc, że one są w was. To wtedy te cechy zaczną przenikać do twojej duszy. One zaczną przenikać. Co czcisz, to tym się stajesz. Dlatego on mówi: bądźcie święci, jak ja jestem święty. Jeżeli będziesz rozważał jego charakter, to jego charakter zacznie przenikać ciebie. On się zacznie w tobie manifestować. Zobacz, to jest łaska. To jest coś niesamowitego. Dlatego ja chcę, żebyś zrozumiał, że to z tym charakterem naszym, to nie polega to tylko na tym, że mamy włożyć jakąś tam potężną pracę w przemianę. Przede wszystkim poznajemy cechy Boga, cechy charakteru Boga, identyfikujemy się z nimi, wierzymy, że one są w nas, no bo skoro On jest w nas, to i one są w nas. Rozmyślamy o nich, rozważamy je, siedzimy w Słowie, które je otacza, myślimy o nich i wtedy te cechy zaczynają przenikać naszą duszę. Ja to nazywam roboczo świętym transferem. To święty transfer,
Rozumiecie? To zaczyna się w ogóle dziać. W ogóle wiecie o tym, że o czymkolwiek będziecie rozmyślać, to będzie was przenikać? Kurczę, ludzie, jest prawo przyciągania. Ja mam tak, wiecie, napisałem tutaj chęt do was, napisałem taki krótki artykuł na temat dyscypliny. Weź sobie przeczytajcie sobie z narami armii Jezusa Chrystusa. W ogóle dyscyplina jest czymś tak ważnym. Ja sobie tak zdyscyplinowałem głowę, że ja w ogóle myślę tylko o tym, o czym chcę myśleć. O niczym więcej nie myślę. Poza tym to sobie żartuję, śpiewam sobie, robię z siebie głupka. Zauważyłem w ogóle, że jak robię z siebie głupka, to nie przychodzą mi żadne złe rzeczy do głowy. To tak sobie chodzę, śpiewam sobie, rozumiecie? Kawały opowiadam w ogóle. Taką znalazłem sobie formułę higieny duchowej. Ja w ogóle nie chodzę i nie myślę o różnych rzeczach, bo wiem, że ja się nimi ja bym się nimi stał w tym w jakimś momencie. One by zaczęły mnie przenikać, byłby transfer jakiś. Wcześniej, to nie znaczy, że raz o czymś pomyślisz i to zacznie cię zmieniać. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że długo, to tak fajnie wygląda. Ludzie na przykład, którzy się martwią o czymś, no nie? To zaczyna ich przenikać. To zaczyna być widoczne w ich zachowaniu. Rozumiesz? Ludzie, którzy na przykład rozmyślają o swoich negatywnych cechach. Ile mi jeszcze brakuje, ile ja jeszcze tu potrzebuję, ile tam potrzebuję. Tacy ludzie nie tylko żyją w potwornych frustracjach, ale na przykład ciągle widzą u innych ludzi takie rzeczy. Ty w ogóle wiesz, że jak będziesz rozmyślał o tym, ile ci jeszcze brakuje, to w innych ludziach też będziesz patrzył, ile w nich brakuje czegoś? A ja na przykład patrzę, że mnie nic nie brakuje. Chodzę, człowieku, rozumiesz, i się... Ja w ogóle uważam, że jestem taką w ogóle papieską kremówką. Ja sobie tak dobrze myślę, rozumiesz, jak o papieskiej kremówce. I ja w ogóle widzę w ludziach potem takie papieskie kremówki. Ja widzę pozytywy w nich, wiesz, bo ja w sobie to widzę. Ja kiedyś to trzasnąłem. Ja zobaczyłem, o co chodzi z transferem. Dlatego rozważaj cechy charakteru Boga, a wtedy one zaczną przenikać twoją duszę. Zaczniesz doświadczać w sobie tego, co On doświadcza w sobie. Zaczniesz być taki, jakim On jest. Jego charakter odciśnie się na twojej duszy. Zaznaczam, odciśnie się. Tworząc twój nowy charakter. To nie oznacza, że jota w jotę jego charakter, że to jakby te 12 cech, ono się przejawi u ciebie. To nie to, że ono się przejawi według gatunku twojego. Czyli to jakby przetworzy pewne rzeczy i one, te rzeczy utworzą twój nowy charakter. Rozumiecie? Dlatego bardzo ważna sprawa. Rozważamy cechy charakteru Boga. Wy sobie możecie podzielić też, że to jest bardzo proste. A propos dyscypliny. Patrzcie, macie 12 cech. Każdego dnia jedną się bierze na warsztat, jedną z tych cech. I ustanawiamy, że przez cały jeden dzień, tak, rozważamy jeden atrybut charakteru Boga. Na przykład jest jutro niedziela i zaczynamy rozważać poznawalność Boga. Przez cały dzień o tym myślimy. Przywołujemy to w myślach. Mówimy: Boże, Ty jesteś Bogiem, który jest poznawalny. Ja chcę Ciebie poznawać coraz lepiej. O tak, Boże, dzisiejszego dnia, w tą świętą niedzielę, ja Ciebie lepiej poznam niż wczoraj. No bo przecież Ty jesteś Bogiem poznawalnym. W środku dnia ułożysz króciutką piosenkę na przykład o poznawalnym Bogu. Albo wiersz, albo wydeklamujesz coś. Zaczniesz przesączać przez siebie informacje o poznawalnym Bogu. A w poniedziałek następną cechę. Rozumiecie?
12 cech, 12 dni, kołowrót od początku, rozumiesz? Aż do przesycenia materiału. Pamiętajcie, pewne substancje chemiczne puszczają dopiero wtedy, kiedy zostaną uderzone innymi substancjami, ale w formule roztworów przesyconych. Doprowadzajcie swoje dusze do tego, aby były przesycone jakąś informacją. To tak jak z tabliczką mnożenia. W nocy cię ktoś obudzi i ty masz tabliczkę od 1 do 100 znać na pamięć. Rozumiesz? To nie ma, że ty masz liczyć. Jeżeli ty rozważasz poznawalnego Boga, to ty musisz w swojej głowie zrobić taką robotę, że ten Bóg poznawalny, to będzie dla ciebie po prostu normalny. Ktoś zapyta, ty, jaki jest Bóg? Przede wszystkim, a ty mówisz, poznawalny, mogę go poznać. Chcesz poznać Boga? Znam go, mogę cię poznać z Nim, tak? Mam wspólne sprawy, znam go, bardzo dobrze go znam, on jest poznawalny. Ty powiedz, co tak trajkoczesz? Wiesz, dlaczego tak będziesz trajkotał? Bo będziesz przesiąknięty głębią informacji. Do głowy ci nie przyjdzie, że ty nie będziesz mógł go bardziej poznać. Nie będziesz spędzał modlitw godzinami. Panie, daj mi się poznać. Panie, chcę jeszcze więcej Twojego objawienia. Panie, dotknij mnie. Skończą się takie głupawe modlitwy. Wyrzucisz to wszystko do śmieci. Nie będziesz krążył wokół poznawalnego Boga, błagając Go, żeby Ci dał się poznać. Troszkę mi uchyl, troszkę. On jest poznawalny. On jest otworzony. On powie, patrz! A to trzeba wyznać. Tym trzeba się, to musicie opanować. A nie troszeczkę. Ludzie, przez lata nam nawchodziło do głów takiej sieczki, że się w pale nie mieści. Czy wy wiecie, ile to trzeba, żeby tą sieczkę wywalić? Nowe narodzenie to jest 1 mikrosekunda. Ale żeby sieczkę z głowy wywalić, zobaczcie, byliśmy tyle lat w komunizmie. Pruto nam głowę, tak? Zobaczcie, rozpoczęła się pod koniec lat 80. odwilż jakaś. Taka realna, bo tam nie mówię tam wcześniej, nie mówię tam o szaleństwach Leszka. Ale powiedzmy, pod koniec lat 80. zaczęła się taka realna odwilż. Który my mamy dzisiaj rok? Mamy się 18. To ile od tego czasu? 30 lat. Ponad 30 lat od tej odwilży, a zobaczcie, w jakim stanie jest nasz kraj. Czy wy w ogóle wiecie o tym, że tak naprawdę dopiero, jak i tak, jeśli jedno pokolenie coś spieprzy, no nie? To potrzeba kolejnych dwóch, żeby doszło do pułapu zero. Do zera. Ja nie mówię o budowie. Do zera, żeby doszło. Takie są realia. I jeżeli my przez całe życie żyliśmy z pewną formułą kłamstwa w głowie, to my teraz musimy przesączyć, te nasze głowy muszą jakby przejść informacją, która jest prawdziwa. I ta prawdziwa informacja o charakterze Boga to jest coś, co musi nas zalać. Zalej się tym. Rozmyślaj o tym. Nie rozważaj niepotrzebnych rzeczy. W ogóle ucz się takich bardzo fajnych metod, że uwierz w działanie określonych rzeczy, które na początku mogą się wydawać takie błahe. Na przykład ja wstaję rano i połykam na przykład aminokwasy. Ja coś połykam. Ja w ogóle wierzę w to, a wierzę, to jest źle powiedziane. Ja w ogóle poznałem technikę działania tego. Że to nie jest tak, że tam popnę aminokwasy sobie raz czy dwa, nie? Żeby te aminokwasy działały we mnie jak należy, no to trzeba je połykać rok. Wiecie? Rok. No po roku ten organizm zacznie prawidłowo funkcjonować. Tak na przykład jest z ogromną ilością mikroelementów. Ktoś mówi, o, połykam na przykład coś 2 miesiące. Ja mówię, za rok mnie zapytaj. Zresztą za rok nie będziesz pytał, bo zobacz, jak to działa. Tylko wtedy sobie weźmiesz, porównasz, rozumiesz, jak było wcześniej, jak jest teraz. Rozumiecie?
Na przykład kiedyś znalazłem sobie taki aminokwas, który nazywa się glutamina. Takie coś się znalazłem. Kupiłem to sobie, to smakuje jak cement. Ale dowiedziałem się o tej glutaminie, wiecie czego? Na przykład są alkoholicy, jest alkoholik, jest jakiś ciężki stan w ogóle alkoholizmu i oni używają glutaminy do detoksu. Taki aminokwas mu podają, nie? I okazuje się, że duża ilość układów nerwowych działa w ten sposób, oczywiście nie przebadano w zgadzie duża ilość, że w ludziach, w ich mózgach następuje coś takiego, że ta podawana glutamina doprowadza do tego, że im się przestaje chcieć pić. To na połapie fizjologicznym. Ja nie mówię, że oni nie potrzebują uwolnienia czy terapii. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię, że nie odczuwają fizjologicznej potrzeby. I na przykład zacząłem sobie badać temat glutaminy. Dowiedziałem się, że długofalowe przyjmowanie glutaminy, na przykład zaczynasz ją przyjmować rok, drugi, trzeci sobie i tylko w okresach zimowych, doprowadza do tego, tak, że mniej więcej o 50-80% wyeliminujesz jakiekolwiek zakażenia układu oddechowego. Ale to widać dopiero po jakimś czasie. 3 lata jesz glutaminę, tak? I w 4 roku zaczynasz obserwować, że w ogóle żaden wirus cię nie dotyka. Jesteś zdziwiony, co się stało. Pokazuję wam, jak to działa na poziomie fizjologii. I dokładnie tak samo rzeczy działają w duchu. Przyjmujcie te rzeczy, rozważajcie je, nie 5 minut, tylko bierzesz jeden temat cały dzień. Cały dzień. Rozumiesz? O czym ty myślisz? O tym, że Bóg jest miłością dzisiaj myślę. Taki mam dzień zapisany w kalendarzu. Dzisiaj mam zapisaną cechę Boga w kalendarzu. Bóg jest miłością. Miłosny dzień. Wstałem rano, ubrałem się tak bardziej miłośnie. Tak? I dzisiaj tak sobie chodzę i rozmyślam o miłości Boga. Tak? Jak On mnie kocha, jak ja kocham dzięki Niemu, porównuję sobie, robię sobie zestawienia, tak? Spojrzę na mój sweterek, Boże, jaki piękny sweterek, to tylko Ty mogłeś taki ścięk wymyślić. Rozumiesz? Ty naprawdę musisz mnie kochać, że ja w ogóle mam ten sweter, no. A jeszcze go kupiłem na wyprzedaży, dałem za niego 30 zł. To już w ogóle mnie kochasz. Jeszcze oszczędzisz. Rozumiem, o co chodzi. Przesycasz się czymś. Cały dzień. Dzień miłosny. Prawda? Tak musimy działać. Dobrze.